Pan prezydent, jakiego miasta i ile panie prezydencie musiałeś tutaj jechać? Prezydent miasta Lubina, jechałem ponad 8 godzin. Warto było? Warto było, bo jestem zaskoczony taką otwartością rozmów, no i dokonaniami tak naprawdę, może nie tyle gospodarczymi, bo tutaj trudno oczekiwać takich gwałtownych zmian gospodarczych, ale jeśli chodzi o organizacyjne, które dokonała tutaj pani wójt, to jesteśmy pełni podziwu na zachodzie, jeśli chodzi o przywództwo wschodu Polski. Polska różni się gospodarczo, wschód i zachód, ale czy również i mentalnie? Nie, mentalnie się nie różni. To próbuje się nam mówić, że różnimy się tak naprawdę wschodem i zachodem. My się różnimy etapem tak naprawdę infrastrukturalnym. My trochę żeśmy poszli do przodu. Nie ma co ukrywać, że mieliśmy więcej pieniędzy, więcej żeśmy ich otrzymywali i więcej żeśmy je dzielili. Tutaj są trochę pewne zaniedbania związane z tym, że te środki były nierównomiernie rozdawane, ale Polacy są tacy sami w każdym miejscu. Lekarstwem na sprawiedliwość mogą być bezpartyjni samorządowcy? Myślę, że to jest jedyna możliwość, żeby zmienić politykę polską i żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Polska właśnie nie była dzielona albo utwardzana nawet na Polskę A i B, bo według mnie politycy celowo do tego zmierzają, żeby się podzielić tą Polską na Polskę PiS-u i Polskę Platformy, to trzeba wprowadzić nową siłę polityczną, która te szanse wyrówna. Niesamowita rzecz. Czy u was również było to obecne, co i u nas? Sami jako Radio Wiper byliśmy na kilkunastu tego typu wydarzeniach. Czeki. Czy to jest sposób na rządzenie takim krajem jak Polska? Nie, myślę, że to upokarza każdą ze stron tak naprawdę, bo czeki to jest wskazywanie... Kawałek tekturki. Tak, no jeśli chodzi o wartość, to oczywiście tektura, to po pierwsze. Po drugie, to nie są inwestycje, które wybierają samorządowcy, to są inwestycje, które wybiera sobie poseł bądź minister z jakiegoś tam pakietu, bo my przecież musimy przedstawiać 3, 4, 5 propozycji, które ktoś sobie wybiera, niezależnie od tego, które my uważamy, że są najistotniejsze. Jak to będzie wyglądało na bliższych wyborach samorządowych? No ja mam nadzieję, że przekonaliśmy tutaj samorządowców z Lubelskiego do tego, że warto się wzajemnie wspierać i warto tak naprawdę się zorganizować po to, żeby mieć reprezentację polityczną w sejmiku. My ją mamy od roku 2010. Wpływamy na kształt wydatków pieniędzy i uważamy, że to jest dobry kierunek.